taką wątpliwość, bo dostaliśmy dokument, szczegółowa informacja na temat budowy hali wykonanej i zafakturowanej. To jest ten pierwsza kartka. Druga nazywa się informacja na temat budowy hali widowiskowo-sportowej, wykonanie w procentach. I praktycznie jedna kartka od drugiej niczym się nie różni, czyli z tego by wynikało, że na dzień dzisiejszy, czy na dzień opracowania 13 styczeń nie ma różnic, a w ogóle to nie bardzo rozumiem, dlaczego dostajemy dokument, z którym w zasadzie mogliśmy już, jak ktoś był zainteresowany miesiąc temu, bo jak to pani Kołata napisała, stan na dzień 22.12.2015. Od 22 grudnia do dzisiaj to minęło ponad miesiąc i nie wiemy, co więcej zostało zrobione. Wiadomo, że zapłacone zbyt dużo już więcej nie może być, bo zgodnie z umową 20% zostaje do zapłacenia w fakturze końcowej. W związku z tym, no, byśmy chcieli nie informacje, które są proste i łatwe do uzyskania, czyli tylko takie, które powiela się z faktury ostatniej, tylko faktycznie, co tam się na tej budowie dzieje. No, jakieś wiadomości tutaj padły w tym dopowiedzeniu pana wójta, ale tak naprawdę to nie daje to jakiegoś tam oglądu, żeby podjąć stanowisko jakieś, jak ta hala jest zaawansowana i czy ten termin, już pomijając, czy się będzie zgoda na przedłużenie, czy nie, czy on w ogóle znowu jest realny, bo to jest kolejny termin rzucany i kolejna obietnica stawiana przez pana Popolskiego. Dziękuję bardzo.